W związku z tą sytuacją jest ograniczony sposób świętowania, niemniej jednak zgodnie z zaleceniem księdza biskupa odbędą się procesje, ale wokół świątyni tylko, czyli na placu przykościelnym. Też przy ołtarzach odbędzie się ta procesja, niemniej jednak, tak jak wspomniałem, przy kościele, na terenie przykościelnym. Czyli przez miasto nie będzie? Nie będzie procesji takich właśnie, ponieważ jest to duże zgromadzenie i dlatego, a ponieważ jeszcze obowiązują te obostrzenia też co do ilości uczestników, więc dlatego też będzie przy zachowaniu dystansu oczywiście, no i maseczek też. U nas w naszej diecezji do końca czerwca jeszcze obowiązuje dyspensa dla osób, którzy są w kwarantannie, którzy mają jakieś objawy, no bądź się obawiają i mają jakieś ku temu powody.